Pały, autorstwa grupy radnych, rozumiem, że referuje, a przepraszam, pan Marcin Kapustarczyk. Szanowni Państwo, projekt uchwały w sprawie planu wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicę wokół plaż, tak zwana pierwsza obwodnica. Rada Dzielnicy Szydłej Zwierzyniec wyraża sprzeciw wobec planu wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicę wokół plaż, tak zwana pierwsza obwodnica. Do czasu budowy to w ramach autokorekty elementu trzeciej obwodnicy, to znaczy trasy zwierzynieckiej. Paragraf 2, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Obawiamy się, że negatywne konsekwencje wprowadzenia zmian również dotkną naszą dzielnicę. Ustanowienie ulic na tak zwanej pierwszej obwodnicy jednokierunkowej, mimo że doprowadzi do istotnego wzrostu natężenia ruchu na alejach Trzech Wieszczów, które już teraz są znacząco przeciążone, szczególnie w godzinach szczytu. Około 4800 przejeżdżających pojazdów w obu kierunkach. Poza tym ta modyfikacja doprowadzi do wygenerowania sporego dodatkowego ruchu, w związku z tym, że wiele pojazdów, żeby dojechać do celu, będzie musiało nadkładać sporo drogi. Mamy wątpliwości, czy ta zmiana zmniejszy na tyle liczbę samochodów poruszających się po centrum, aby skompensowało to wyżej wymienione skutki. Konsekwencją wprowadzenia nowej organizacji ruchu może być wzrost emisji spalin na obszarze graniczącym z alejami czy Wieszczów, co będzie miało wpływ na jakość powietrza w całym Śródmieściu. I tutaj dużą literkę oczywiście Śródmieściu mam na myśli starania. Ponadto mogą się istotnie zwiększyć korki. Wprowadzenie zmian w obrębie pierwszej obwodnicy jest uzasadnione po budowie trzeciej obwodnicy lub przedstawieniu realnego rozwiązania niezwiększającego ruchu na alejach Trzech Wieszczów. Tutaj jeszcze tylko tytułem do powiedzenia. Toczy się cały czas w prasie dyskusja na temat tego pomysłu. Przywoływane są tam różne przykłady, między innymi Wiednia. Człowiek jeden mnie trochę zdenerwował, powiem szczerze, zwłaszcza jedno stwierdzenie anonimowego, ja pamiętam eksperta z Politechniki Krakowskiej, która to grupa ekspertów jest chyba na wniosek ZIKIT-u, projekt tamtych zmian, to, że już ulica Jodłowa i Starowolska de facto pełni rolę trzeciej obwodnicy. Stwierdziłem, że moim zdaniem, może są fachowcami, można mówić o genialnych amatorach i fachowcach, ale to zdanie i ta wypowiedź zakładam, że rzetelnie przytoczona w prasie wpłynęła na to, że jednak stwierdziłem, że ja to mówię kolokwialnie, to jest jaj. Projektu uchwały zadał pytanie, tylko takie, czy nie warto by, może jako też redakcyjną poprawkę, bo tu napisaliście w projekcie uchwały do czasu budowy trzeciej obwodnicy, to znaczy trasy zwierzynieckiej. Może nie to znaczy, bo trzecia obwodnica to nie oznacza trasy zwierzyniecką, tylko do czasu budowy trzeciej obwodnicy, szczególnie trasy zwierzynieckiej. To znaczy, w ogóle Proszę Państwa, ja się nie skończyłem, ponieważ trasa zwierzyniecka nie jest tożsama, znaczy ona jest fragmentem trzeciej obwodnicy, ale nie wynika to, tylko to znaczy trasa zwierzyniecka. To znaczy ja tutaj dodałem, do czasu budowy elementu trzeciej obwodnicy, to znaczy trasy zwierzyniecka. Do czasu budowy, elementu, ja nie mam napisane. Do czasu budowy elementu. Trasa zwierzyniecka odnosi się do elementu. Nie pisałbym w ogóle. A jeżeli nie pisać, to pytanie to czy do autora, do autorów projektów, a jeżeli nie, to trzeba poprawkę. I jeszcze pytanie drugie, około 4800 przejeżdżających pojazdów, ale na godzinę? Tak. To dobrze bardzo na godzinę. To trzeba pisać 4800 na godzinę, czyli kreska, czy nie da się autopoprawką jakby wykreślić po prostu uwarunkowania tej trzeciej obwodnicy, ponieważ trzecia obwodnica jest na tyle daleko, że praktycznie nie ma wpływu żadnego na ruch w centrum, czyli na alejach, ale niewielki. Natomiast na pierwszej obwodnicy będzie dwa razy większy wodór, żeby przejechać 200 metrów w lewo, to trzeba by się moje. Teraz pan Marcin, potem Krzysztof, potem Łukasz. Trzeba po prostu. To znaczy według mnie, jeżeli coś odciąży drugą obwodnicę, czyli aleję,
Bo chodzi nam o aleje rozumiane łącznie z Kościuszki, z Posza, z Dyni, Wąsowicza, ponieważ zgenerowanie większego ruchu na alejach generuje też większe korki, a Dyni, Wąsowicza zostały samochody nie do Kałuży, tylko będą pewnie w okolice już ulicy Lewela stały, więc nie jestem, tak jak mówię, fachowcem w tym zakresie, aczkolwiek według mnie jedyne co odciąży aleje, być może przestaną mieć przez status drogi krajowej, jaką mają teraz, to jest trzecia obwodnica. Oczywiście pełna trzecia obwodnica, trasa Łagiewnicka, Tychowicka, no to oczywiście pełna trzecia obwodnica to jest, no daj Boże, na długie życie i żebyśmy tego doczekali. Tutaj mówimy o jego elemencie, czyli o czymś takim, co kiedyś był procedowany nawet w taki plan zagospodarowania przestrzennego trasa z Brzezinecka 2. Czyli mówimy o tym odcinku od ulicy Armii Krajowej do ulicy Dynieckiej, czyli przeprawy przez Wisłę. W tym kontekście użyte jest słowo elementu trzeciej obwodnicy, to znaczy teraz powiem, ale... Dobrze, Krzysztof Parciak, słuchasz o tym, Krzysiek, pan Marek. Jeszcze odpowiadając panu Markowi, po prostu trzeba się wstrzymać z wprowadzeniem tak radykalnych zmian, to być może na lata się trzeba wstrzymać, aż ta trzecia pozycja powstanie, jeśli to jest w 60 lat, ale co do ogólnie samej koncepcji zmian organizacji ruchu, wydaje mi się, że wprowadzenie takich punktowych rozwiązań nie niweluje zjawiska w postaci dużej liczby samochodów, bo powiedzmy sobie wtedy, raczej to nie wpłynie na to, że ludzie zrezygnują z jeżdżenia samochodami po centrum, a maksymalizuje negatywne konsekwencje w postaci tego, że samochody muszą mieć określoną kasą, czyli trzeba systemowo generalnie jednak problemy rozwiązywać, a nie w taki sposób punktowy, że tu próbujemy trochę ograniczyć ruch, ale mimo wszystko zostawiamy pełny ruch. Czy trzeba się zdecydować jak ktoś, wydaje mi się, że jest zawsze się wybrać. Łukasz, Krzysztof, pan Marek. To jest tak gigantyczna zmiana o tyle, że przecież pojazdów uprawnionych do przejazdu pierwszą obwodnicą w całości jest naprawdę niewiele teoretycznie. To, że ewentualnie ludzie nadużywają tego prawa, w praktyce dzisiaj nie ma możliwości przejazdu dwa kierunki do Łapieszą Wodę. Cały czas jest... No jak już nie masz wiatru, to jeszcze są uprawnione. Jak już nie masz? Ulicy to możesz korzystać, nie skorzystać. Słuchaj, nie mówię w takim razie, że sytuacja, jaka obowiązkowo powinna być zgodnie z przepisami, jest przewidziana. Dlatego mnie... Nie będzie można korzystać swobodnie i tak dalej, ponieważ jest tam strefa B i strefy ograniczone, prawda, przejazdu dla pojazdów. Ale się jest śmieszność, kompensując w jednym paragrafie uchwałę intencyjną i proces, proszę Państwa, to jest bez sensu. Dlatego proponuję stosunkować tej kondycji, która się ma nijak do tego, że protestujemy przeciwko identycznemu pomysłowi rozwiązania jednokierunkowego wokół planu. Bo to jest dramat. To, co się wydarzy, jeżeli to zostanie wcielone w życie. Natomiast to, co się stanie, znaczy przyszłości na którejś obwodnicy, na drugiej, na trzeciej, na czwartej, to jest kompletnie w tej miejscu. To nie znaczy się na śmieszność, bo to bez sensu. Ten mamy złożyć pracę przeciwko głupiemu pomysłowi. I kosztom, które państwo, że miasto liczące się 60 000 zł, jak i kilka polskiej, to robiła ten projekt. Niestety. Żeby to w ten sposób dobrze sytuacja jest taka, że obwodnice, zwłaszcza tam pod wzgórzem Świętej Bolesławy, zmniejsza po prostu, wpływa na to, że tranzyt z Olkusza po prostu, z strony Zakopanego, będzie odbywał się tą drogą, a nie tutaj na Jabłczek Wieprzy, czy w Ale kto z tym dożyje? Tak, nie ma to żadnego wpływu na ruch śródziemnicowy i śródmiejski. Przebiegają się mieszkańcy. Mieszkańcy po prostu, a nie ktoś, że jedzie akurat z Katowic do Kościoła, nie? Oczywiście, że to tunel pod górze jest potrzebny, ale to faktycznie łączenie z tych rzeczy jest bez sensu. Bulwersuje kogoś mieście, że z ulicy mogą korzystać samochody. I będzie zakazy kolejne, znaki zakazu, jeden kierunek, bez kierunku, bez jednego. Do czasu budowy obwodnicy ze trasy i koniec. Tutaj możecie wykreślić, że to trasy Brzezinecka.
zaskoczyło. Nie, w ogóle o podniesieniu. Zostawiamy protest. Bo jest protest. Przedstawiamy protest. Tak, to jest protest. Marek chciał, potem Filip, potem... Jeszcze powiem tak, jedyną sposobem na ograniczenie ruchu w tej pierwszej obwodnicy to jest po pierwsze egzekucja od tych osób, które nie miały wjazdówki, to jest jedna rzecz. I rukom nie jeszcze nie zachodzi, słuchaj, ja na przykład powiem ci, jadąc autobusem, że na pewno wjazdówki nie pierwszy. Z okna widząc samochody pierwszego korku, 70% nie ma w ogóle żadnego uprawnienia na wjazdu tam. To są tylko kwestie egzekucji. Rozumiem. Filip, i potem Kuba, i myślę, że zmierzamy się do Kuba. Ja chciałem w swoich słowach poprzeć w pełni pana Krzysztofa Jakubowskiego i uważam, że powinniśmy nie tylko zaprotestować, a rozwiązań nie wydawać tutaj, a Politechnika, jakich ma profesorów, takich ma. Ale zarobiony. Studiuję na niej już któryś rok. Dobrze. I chciałbyś utrzymać. Dla wyjaśnienia drugi kierunek, jakbyś nie tak. To co pan Krzysztof Jakubowski powiedział, żeby wobec planów czy plany wykreślić i zostawić się po prostu wyraża i może jeszcze tak kategoryczny sprzeciw. Wyraża kategoryczny sprzeciw wobec planów wprowadzenia jednego kierunku na ulicy Wyborczej. Chciał Paweł, potem Marcin. Proszę pan, wszyscy. Mamy tutaj wypisane, że 4800 pojazdów na godzinę jeździ aliami. Nie wiem, co do wyliczenia, bo ostatnio robiłem projekt organizacji ruchu na alejach. Jest więcej? I dostałem wytyczne 6000. Może nie wpisujmy tu żadnych ilości osób. Dostałem wytyczne z ekipy. Ale w której godzinie to było? Na godzinę szczytu. 6000. 6 jest tu napisane 6000. Wprowadzenie zmian w obrębie pierwszej obwodnicy jest uzasadnione po przedstawieniu realnego rozwiązania niezwiększającego ruchu na alejach 3G. Co do paragrafu pierwszego, no mówiąc szczerze, ja jednak twierdzę, że ruch na alejach zmniejszy się. Oczywiście tutaj łączymy tak jakby dwie rzeczy, czyli przypominamy w cudzysłowie protestując, przypominamy miastu o tym, że był projekt, coś się działo, 2014-2017 miał być realizowany, projekt trasy Zwierzynieckiej nie jest. Ja tutaj nie mam takich, że tak powiem, Proszę Państwa, bo ja tak czy inaczej, bo jeszcze jeżeli rozumiem poprawkę 5000 jako taką redakcyjną, no to zmiana zdania, no to prosiłbym o poprawkę, dlatego że, no wiecie Państwo, dużo trudniejsze rzeczy zmieniamy poprawkami. Więc pytanie, czy i jakie poprawki wpływają, bo to jest istotne. Proponuję to przegłosować, bo to już jest zmiana cała policji treści zdania. Bo co innego, jak jest jedną cyferkę zmieniamy, czy jeden, dwie razy. Proszę o ciszę i rozumiem, że dwie poprawki będą. Czy ktoś z Państwa jeszcze jakieś pytania, uwagi ma? Poprawki się pisze. To mamy ostatnią uchwałę? Nie, to moment.
Dobrze, szanowni państwo, czy jesteście w stanie się Ja myślę, że zaczynamy od poprawki pana Marka Kolorki. Wykreślić z paragrafu jeden część zdania w brzmieniu. Do czasu budowy elementu trzeciej obwodnicy trasy Zwierzynieckiej. Czyli krótko mówiąc, zostałby paragraf 1 brzmiałby: Rada 97 Zwierzyniec wyraża sprzeciw wobec planu wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicach obu plan, tak zwana pierwsza obwodnica. I kropka. Tak proponuje pan Marek. I ostatni zdań, który musi wyskoczyć z uzasadnienia w tej sytuacji. No tak, w tej tak. Nie musi być. Poza tym trzecie zdanie troszeczkę inaczej będzie, bez poprawki, a trzeciego zdania również. A głosujemy zawsze dalej idącą poprawkę jako pierwszą. Szanowni państwo, kto jest za przyjęciem poprawki autorstwa pana Marka Golonki? Proszę podnieść, co chcę powiedzieć. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Szanowni państwo, poprawka autorstwa pana Marka przeszła. Teraz jest druga poprawka autorstwa pana Marcina. Zmienia się ostatnie zdanie uzasadnienia na... Wprowadzenie zmian w obrębie pierwszej obwodnicy jest uzasadnione po przedstawieniu realnego rozwiązania nie zwiększającego ruchu na alejach trzech wieszczów. Czyli rozumiem, że ostatnie zdanie wypada, a wtedy wchodzi to. Tak, znaczy to jakby uczynienie tego, o czym mówiliśmy. Kto z państwa jest za poprawką autorstwa Marcina? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Poprawka również przeszła. Teraz głosujemy, szanowni państwo, uchwałę wraz z tymi poprawkami. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały wraz z poprawkami? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta.